Kiermas warmiński, kiermas tradycji, dialogu i zabawy. Teodor Andrzej Potocki pochodził z zamożnego rodu, herbu Pilawa, żył w latach 1664-1738. Edukację swoją rozpoczął w Warszawie, później kształcił się w Rzymie. Po powrocie do Polski przyjął święcenia kapłańskie, pełnił funkcję sekretarza króla Jana III Sobieskiego. Był biskupem chełmińskim, następnie biskupem warmińskim w latach 1712-1723. Następnie arcybiskupem gnieźnieńskim i prymasem Polski. Król August II desygnował go na diecezję warmińską. Uroczysty ingres odbył się we wrześniu 1712 roku. Przybył na Warmię w trudnych czasach, po wielkiej epidemii dżumy i pod koniec wojen szwedzkich. Jako biskup warmiński odnowił zamki biskupie w Lidzbarku Warmińskim i Reszlu. Fundował nowe kościoły, m.in. w Braniewie i Krośnie. Rozbudował sanktuarium w Stoczku Klasztornym, ufundował główny ołtarz w Świętej Lipce. Skupi po zatwierdzeniu swojem przez króla licznym orszakiem z Warszawy na swe nowe stanowisko. Wiele jeszcze tu sobie opowiadają o hojności i dobroci tych panów, jako też o wspaniałości i grzeczności ich orszaków. W Bałdach, ostatnim majątku mazurskim, odległym tylko o parę tysięcy kroków od warmińskiej granicy, stawali zwykle biskupi z całym orszakiem. Tu odbierali pierwszy hołd i pierwsze przywitanie od swych diecezjan. Zdarzało się w XVII i XVIII wieku, że cisza purckich lasów pękała gwarem innym niż skrzypienie ładownych wozów czy leniwe człapanie koni. Szlakiem warszawskim ku pruskiej ścianie pędziły powózki i karoce, szli i jechali żołnierze, ciągnęły gromady ciekawego ludu. Między Butrynami po warmińskiej stronie, a Bałdami za pruską miedzą stał graniczny krzyż. Pod krzyżem zbierali się ludzie. Ledwie rozjaśniało rano, od karczmy bałdańskiej roznosił się kurz. Kolebiąc się w kolejnach nadlatywała strojna kareta w otoczeniu gromady jezdów. Pod krzyżem równano żołnierskie szeregi, słońce grało na sprężonych piersiach, tłum ciekawie wyciągał szyję. Do karety podchodzili warmińscy dostojnicy, a wójt i dowódca wojsk biskupstwa powitalną mową pozdrawiał przybysza w fioletach. Uderzały działa potrójnym salutem. Lud na dany znak czynił krzyk wielki, a to niosły. Szybciej, bracie, szybciej. Bracie, 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 wolniej trochę. Szybciej, bracie. Bracie, wolniej trochę. Kurie mogę złapać. Bracie, szybciej. Bracie, bracie, celówka. Zelówka mi odpada. Wedle krzyża jesteśmy umówieni, to niedaleko. No. Ale zelówka, ale nie wypada się spóźnić w taką uroczystość. No. Ciężka zobacz, była droga. Zobacz, ile gawiedzi. Gawiedzi dużo. Witamy serdecznie. Witam. Oj, oj, oj. Ciężka była droga i trudna, ale to wielki zaszczyt widzieć Państwa, choć zelówka niestety mi odpada, ale bardzo się cieszę. Bo przybywamy tu aż z Fromborka, siedziby kapituły naszej świętego kolegium warmińskiego kościoła, by tu, w tych ostępach, na kraju warmińsko-pruskim przywitać naszego nowego biskupa. Oto wielce zasłużony kanonik Jan Jerzy Kunik. Brawo! Wielce wykształcony w Krakowie i Rzymie, doktor praw obojga, wikariusz generalny i oficjał. Z powagą go dziś słuchajcie. Jak obyczaj każe, mową powitam w waszym imieniu najjaśniejszego pana naszego, nowego biskupa Teodora Potockiego. Przedłożę jego osobie stan naszej Warmii. Wiem, żeście umęczeni widmem wojny ze Szwedami i latami zarazy, która spadła na warmińskie wsie
i miasta. Czasami nieszczęściem Bóg przywołuje ludzi do opamiętania, aby czynili pokutę za grzech. Ale miejcie wiarę w przyszłość, która zbliża się wraz z naszym nowym biskupem. Baczcie jeno, co wam czynić każe ten oto kanonik Jan Wojciech, by naszego nowego pana u wrót naszej warmi powitać. Czyń powinność, panie bracie. Rodacy, warmiacy, a co się tacy smutni? Co się stało? Że słoneczka nie ma? Wyjdzie, a z jakich to wsi przybywacie? I miast? Pokrzyw! Dobre miasto! Dobre miasto? A co tam na P było pierwsze? Oszymy? Pokrzywy, pokrzywy. A co jeszcze? O, i co jeszcze? Co wodę? Ja jestem przekonany, że jest. A z jakiego komornictwa przybywacie? Komornictwo, taka mała podpowiedź, powiat. No, z jakiego komornictwa przybywacie? O, bardzo, bardzo dobrze. Ale dżuma to widzę, maszyna lica nie tknęła. O, i kontrybucje te też was ominęły, bo na głodnych to nie wyglądacie. Ale nie wyglądacie. Dostojnicy, duchowni i świeccy, urzędy mający. Panowie szlachta, żołnierze, obywatelstwo. Czy wszystkie komornictwa warmińskie, biskupie i kapitulne mają tu swoje przedstawicielstwo? Mają? Mają, to dobrze. Wójt z gminy Purda w komornictwie olsztyńskim odczyta po kolei wszystkie komornictwa warmińskie, a wy skromnie rękę podnoście. Bardzo proszę, pani wójt. Komornictwo Lidzbarskie. Brawo! Olsztyn i Komornictwo Olsztyńskie. Ręka. Skromnie, skromnie. Barczewo i Komornictwo Barczewskie. Brawo. Dobre Miasto i Komornictwo Dobromiejskie. Jeziorany i Komornictwo Jeziorańskie. Brawo! Orneta i Komornictwo Orneckie. Braniewo i Komornictwo Braniewskie. Reszel i Komornictwo Reszelskie. Pieniężno i Komornictwo Pieniężeńskie. Frombor i Komornictwo Fromborskie. Dziękujemy, panie wójt. Drodzy, niedługo pojawi się tutaj biskup Teodor Potocki. Musimy go godnie przywitać, dlatego teraz proponuję, żebyśmy przećwiczyli przywitanie naszego kochanego biskupa. Kiedy biskup się pojawi, bardzo proszę, żebyśmy od razu wstali. Przećwiczmy to. Przypuśćmy, wjeżdża biskup, tak? Bardzo dobrze. Następnie robimy tak, lewą ręką. Proszę państwa, wszyscy siadamy, bardzo proszę. To jest to, bo była dopiero lewa ręka. Lewą zrobiliśmy tak, prześpiszmy to jeszcze raz, byśmy nie zapomnieli. Lewa ręka, bardzo proszę. Następnie prawa ręka robi. Na razie sama prawa, spokojnie. Nie jest tak łatwo. Tak? Dobrze. Teraz, proszę państwa, trzeba połączyć, prawda? Czyli tak, idzie lewa i z prawą. O! I tu się zaczynają schody. Ale bardzo dobrze. Ja proponuję, tu są już trzy elementy. Siadamy. I się nic nie dzieje, prawda? Tutaj stoimy, czekamy. I nagle pojawia się biskup. Co się dzieje? Stajemy. Twój nie łączy. Stajemy. Lewa ręka. Sama prawa ręka.
Lewa z prawą. Bardzo dobrze, to były trzy elementy, ale będą jeszcze inne, ponieważ chciałem skończyć na trzech, ale Państwo tak dobrze sobie radzicie, że dojdą elementy kolejne. Proszę Państwa, kolejnym elementem jest prawa noga. Bardzo proszę, czyli... Może nawet na siedząco Państwo bądźcie, ja pokażę, co robi noga prawa. Noga prawa robi radość tak zwaną, czyli... Stańmy i przećwiczmy samą prawą nogę. Bardzo proszę. Sama prawa noga. Nazwijmy to radość. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Lewa noga. Szczęście. Bardzo dobrze. Proszę Państwa, proszę siadamy. Łączymy wszystkie elementy. Bardzo proszę, siedzimy, nic się nie dzieje, prawda? Nic się nie dzieje. Wjeżdża pisk, prawda? Stajemy. No co się dalej dzieje? Bardzo dobrze, lewa ręka. I wiemy, która lewa, kto się chwali. A która prawa, wiemy? Też chwali się, która prawa ręka. Bardzo dobrze. Łączymy teraz lewo z prawą. Bardzo dobrze. Proszę Państwa, jeszcze prawej nogi nie było, ale dobrze, że... Bardzo dziękuję, ale jeszcze nie było, ale już można. Już było trochę za wcześnie, ale dobrze. Prawa noga, czyli radość. Bardzo, no super jest radość. Jak tam ta strona, bo też... Panowie ze straży, jak z radością u was? Panowie ze straży, bardzo dobrze! A jak ze szczęściem teraz? Bardzo dobrze, odpocznijcie Państwo, bo zasłużyliście na odpoczynek. Brawa dla Państwa! Brawa dla Państwa, bardzo się cieszę. Za chwilę pojawi się ksiądz biskup. My za chwilę oczywiście przećwiczymy sobie jeszcze raz. To wszystko od początku, żebyśmy nie zapomnieli, żeby to się zafiksowało, żebyśmy zapamiętali, żebyśmy godnie jak naszego biskupa Potockiego przywitali, prawda? A on niebawem pojawi się, bo już czuję i już widzę, że już jedzie. Widocznie na drodze były jakieś kłopoty. Myślę, że elementem, oczywiście Państwo widzicie, który dojdzie do naszych elementów, jest głowa. Głowa jest bardzo ważna. Jest to dosyć trudny element choreograficzny, dlatego warto jest przećwiczenia, pokażę wszystkim. Nie smutek, bo ja teraz zrobiłem smutno, teraz to był mój błąd, bo za dużo smutku było, bardziej godności. Chyba jest. Szybko przećwiczmy, proszę Państwa, szybko wstajemy. Bardzo dobrze, lewa ręka. Bardzo dobrze, prawa ręka. Dobrze, noga, radość. Bardzo dobrze. Ale tak, dobrze, bardzo dobrze, dziękuję. Dziękuję, dobrze, kolejna noga, szczęście. Bardzo dobrze, no i proszę Państwa, ważny element, najtrudniejszy choreograficzny, czyli kłanianie głowy i godność. Uwaga, siadamy, udajemy, że nie widzimy tego, co następuje. Jak tylko pojawi się, możemy zaczynać naszą choreografię. Zaczynamy. Bardzo dobrze, lewa ręka zaczyna stać. A następnie prawa ręka sama. Bardzo dobrze. Lewa z prawą. Cudownie. Bardzo dobrze. Prawa noga. Lewa noga. I ukłon. Oj, 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 się źle wyspodziewa. Niebezpieczne pakiecie, ja umiem to. Jest. Brawa! Ja, skromny sługa kapituły, wszem przedstawić pragnę pana mojego wielce łaskawego. Oto szlachetnego rodu Teodor Andreas Potocki. Mąż świątobliwy, a uczony w Warszawie i Rzymie. Sekretarz i kapelan świętej pamięci króla naszego Jana III Sobieskiego. Wcześniej biskup chełmiński, dziś z Bożej łaski biskup warmiński, dany nam
od papieża Klemensa i naszego najjaśniejszego pana i króla Augusta II. A, oto list z pieczęcią królewską od króla Rzeczpospolitej Augusta dla ludu Warmii. Niechaj go wszemi wobec odczyta gospodarz tej ziemi. Brawo! August II, z Bożej łaski król Polski. Wielki książę litewski, ruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podlaski, michlanski, smoleński, siewierski, czernichowski, dziedziczny, zwierzchni, książę i elektor Saksonii. Do miłujących Boga i Rzeczpospolitą wszystkich stanów Nawarmii, ludzi wojskowych, świeckich, urzędy mających oraz wszelkiego obywatelstwa. Oto oddajemy na warmińskie biskupstwo naszego wiernego sługę Teodora Andreasa Potockiego, herbu Pilawa, z rodu zacnego, który kosztem swoim ocalił kraj własny. Mądrości jego i pobożności nikt nie dorówna. Sławny jest w Rzeczpospolitej zasług na polu bitew, kiedy w wojnach świętych przeciw Turkom i Tatarom najjaśniejszemu królowi Janowi III Sobieskiemu, naszemu poprzednikowi, towarzyszył. Nam wielce miły Teodor Potocki, roku pana naszego 1711 przez kolegium prałatów i kanoników wybrany został na waszego biskupa. Nim na lidzbarskim tronie zasiądzie i po szwedzkiej opresji dominium do dawnej świetności przyprowadzi, powitajcie go jak swojego nowego pana i królewskiego naszego legata. My we wdzięcznej pamięci chowamy jego zasługi względem wiary, ojczyzny i naszego majestatu. Wy zaś bądźcie mu oddani z najszczerszej ku Bogu i ojczyźnie intencji. Głęboko wdzięczny jestem Jego Królewskiej Mości za te piękne słowa. Wdzięczny jestem gospodarzowi za gościnę. 4 dni tu do was jadę, a dziś smutek i radość porusza moje serce. Wiem, że Warmia ostatnimi czasy doświadczoną została wieloma nieszczęściami. Już to wojną, zarazą, klęską nieurodzaju. Widzę te opresje wypisane na waszych twarzach, ale rad jestem w dwójnasób, żeście tak licznie przybyli uczcić waszego biskupa u wrót świętej Wary. Ale teraz pierwej niechaj wielebny Jan, kanonik warmiński, stan biskupstwa przedłoży. Wojna, głód i pożogi to nasz chleb codzienny. Zaraza wyludniła wiele miast i wsi. Z miast Warmii sam tylko Lidzbark stracił przeszło 1000 ludu, a Olsztyn jeszcze więcej. Straszny los wyludnił Braniewo, Wisztynek i Reszę. Z miast Warmii wiele bardzo ucierpiało. Wiele wsi zostało wyludnionych. Ocalały miasta, w których zamknięto bramy. Orneta, Jeziorany, Wisztynek, Barczewo. Pobożny lud warmiński
prosił wsparcia u swoich świętych patronów. Rozalii, Rocha i Anny. Ciągnęły łosiery do warmińskich kościołów, a lud na kolanach błagał i zanosił do Stwórcy suplikacje. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Oto przetrwaliśmy. Ale dziś, jak nigdy przedtem, potrzebujemy wsparcia naszego nowego pasterza. Oto więc jestem. A teraz przysięgę waszą przyjmę. Proszę, niechaj marszałek rotę przysięgi odczyta, a wy powtarzajcie donośnie. My, warmiacy. My, warmiacy. Lud pobożny i prawy. Lud pobożny i prawy. W Bogu pokładający wiarę i nadzieję. W Bogu pokładający wiarę i nadzieję. Przysięgamy dla dobra wspólnego. Przysięgamy dla dobra wspólnego. Na chwałę Boga i cześć Króla Polskiego. Na chwałę Boga i cześć Króla Polskiego. Oraz dla dobra Rzeczypospolitej. Oraz dla dobra Rzeczypospolitej. Że wierni będziemy naszemu Panu. Że wierni będziemy naszemu Panu. Przewielebnemu biskupowi Teodorowi Andrzejowi. Przewielebnemu biskupowi Andrzejowi. 34. biskupowi warmińskiemu. 34. biskupowi warmińskiemu. Przysięgę waszą przyjmuję. Jako biskup warmiński duszpasterzem będę gorliwym. Dobra, biskupie, do świetności przyprowadzę. Zamki odbuduję i odnowię. Ufunduję nowe kościoły i ołtarze, a dawne uświetnię. Lud mój pod opiekę przyjmę, byście po tych ciężkich przejściach, żeby wam życie lżejszym uczynić. Proszę o wsparcie w modlitwie, by Pan oświecił waszego biskupa, a swojego sługę i obdarzył łaską jego czyny. A działo się to i zostało zapisane w bałdach. Dnia 2 lipca roku Pana naszego 2022. Brawo. Szanowni Państwo, wystąpili jako Teodor Potocki, Marian Czarkowski, brawo. Kanonik Jan Jerzy Kunik, Jarosław Borodziuk. Kanonik Jan Wojciech Marcin Kiszluk. Olszak biskupi, wolontariusze ze środka jazdy konnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Bałdach pod kierunkiem Andrzeja Cesarskiego. Brawo! Urzędy mający, pani marszałek Sylwia Jaskulska. Pani wójt Teresa Chrostowska. I gospodarz, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego profesor Jerzy Przyborowski. Szanowni Państwo, pięknie dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. To była inscenizacja powitania, przywitania, podniesienia biskupa Potockiego. Zacne grono, wszystko jak zwykle wspaniale przebiegło, mimo tremy, bo to się okazuje, że zawsze taka trema nam towarzyszy. No właśnie, aktorzy, bo tak chyba ich tutaj określę. Znaczy, trójkę mamy zawodowców oczywiście, najbardziej, ale pięknie też i pani marszałek, i pani wójcie, jego magnifikacja. Dali radę. Szanowni Państwo, bardzo proszę o zajęcie miejsca teraz, bowiem będziemy przenosić się na scenę, czyli tutaj na ten główny bój, stąd już za chwilę będziemy oficjalnie otwierać 14. Kiermas Warmiński Bałdy 2022.
się masy tradycji dialogu i zabawy. Mnóstwo atrakcji, szanowni państwo, o tym wszystkim jeszcze będę mówił, będę o tym państwu absolutnie przypominał, będę państwa zapraszał, zachęcał, bo mamy tutaj mnóstwo wspaniałych rzeczy dzisiaj dla państwa przygotowanych.